Witam Was serdecznie. Zapraszam na Lubieńców maja i kwietnia. Maj był wspaniałym miesiącem. Pięknym, słonecznym, upalnym. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź tylko wspaniałego lata, a nie w zasadzie początek i zakończenie. Najważniejsze produkty dla mnie, z racji osoby, która cierpi na bielactwo, nie może opalać się. Przede wszystkim produkty do opalania chroniące przed szkodliwym promieniowaniem, może tak, bo do opalania nie. La Roche-Posay, filtr 50, krem, żel do twarzy, co najważniejsze, suchy krem do twarzy. Dobrze słyszycie, tak? Jego struktura jest normalna, jest w formie kremu. Natomiast on na twarzy daje właśnie takie suche wykończenie, delikatne, pudrowe, świetnie nadaje się pod makijaż. Inny produkt to jest Liren Sensitive, mineralna ochronna emulsja. Z filtr również 50. Ja ten produkt odkryłam w ubiegłym roku, gdy ogólnie szukałam filtru 50. Ogólnie jest w przystępnej cenie. Ja jeszcze go kupiłam w promocji, dlatego zapatrzyłam się w kilka buteleczek. Bardzo fajne. Powielam go również w tym roku. Bardzo szybko wchłania się skóra, można od razu ubrać się, czy też opalać, jak to woli. Jeśli jesteśmy już przy kremach. Marka AA wypuściła taką nową serię, kolagen dla grupy wiekowej 30+, co prawda do 30, trochę jeszcze mi brakuje, ale bliżej mi do 30 niż do 25. Z tej serii zaopatrzyłam się w energizujący żel do mycia twarzy oraz w krem wygładzający na nos. Obu produktów jestem zadowolona. No, żel do mycia, jak to żel. Fajnie myje, oczyszcza twarz, bardzo ładnie pachnie, tak samo zresztą jak krem. I ten krem, właśnie w tym kremie, to najbardziej mi się podoba ten zapach energetyzujący. Ale nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu będę szukała kremu, którym się wysmaruje na noc, a rano zmarszczki będą całe wyprostowane. Fajny, ale szukam dalej jeszcze jakiegoś kremu, który sprawi mi cud. Garnier NutriSkin Day, krem bardzo długo leżakował u mnie w szafie. W końcu go otworzyłam. Bardzo fajny krem na dzień, skóra nawilżona, napięta. Ma bardzo intensywny zapach, mógłby być troszeczkę może mniej, ale również nadaje się pod makijaż. Dove Summer Glow with Soft Shimmer. Produkt balsam, którego namiętnie używam od wielu lat. Nie wiem, które to jest moje opakowanie, 20, 30. Nie mam pojęcia, bo przestałam już dawno liczyć. Produkt, co najważniejsze. Co najważniejsze, co ja chciałam o nim powiedzieć? To jest to, że stosowany regularnie sprawia, że skóra wygląda jak faktycznie muśnięta słońcem. Jak już mamy skórę opaloną, to dodatkowo te drobinki błyszczące naprawdę ją pięknie podkreślają, tą opaleniznę. Nic dodać, nic ująć. Jeśli go nie miałyście, to koniecznie wypróbujcie, bo myślę, że nie zawiedzicie się tak jak ja. W ubiegłym roku odkryłam również coś takiego jak Daxan samopalacz w piance. Bez smug, do każdego rodzaju cery. Niby już po godzinie widać opaleniznę. Nie zwróciłam na to uwagi, czy po godzinie, czy po kilku, ale najlepszy samopalacz jakikolwiek miałam. Nie jest aż mega tani, chyba kosztuje około 20 zł, może trochę więcej, ale przez to, że to jest forma tego musu, bez problemu tej pianki, możemy bez problemu rozprowadzamy, widzimy gdzie rozprowadzamy, naprawdę nie tworzy smug, opalenizna jest bardzo naturalna, ever najlepszy samoopalacz, dlatego używam go intensywnie. Jeśli chodzi o włosy, Gliscor Liquid Silk, odżywka po prostu w sprayu, którą używam nie na mokre włosy, ale właśnie jak mam włosy już, mam suche włosy, one gdzieś mi sterczą, nie wyglądają już fajnie, chcę je troszeczkę odżywić, to używam tej odżywki. Bardzo fajnie sprawdza się u mnie też już od wielu lat, a na wiosnę szczególnie jakoś mi się przypodobała. Vitalderm, naprawcze serum arganowe do włosów. To serum używam raz na jakiś czas, no nie wiem, raz w tygodniu załóżmy, bądź też gdy gdzieś wychodzę, mam wielkie wyjście, chcę, żeby moje włosy naprawdę wyglądały super, to wtedy na wilgotne włosy taką jedną pompkę, pomimo tego, że naprawdę mam długie włosy, słuchajcie, jedna pompka mi wystarcza, rozprowadzam to równomiernie, rozczesuję oczywiście włosy, no i cieszę się pięknymi, wygładzonymi włosami, w zasadzie prostownicy już nie muszę używać. Naprawdę te włosy tak pięknie wyglądają. Ja to naprawcze serum stosuję zamiennie za co? Za jedwab w płynie. Kiedyś Wam pokazałam, że używam jedwab w płynie. Pojechałyście, mówię, że w ogóle co ja robię swoim włosom. Zabrałam to, słuchajcie, do serca i przestałam używać jedwab w płynie, a to mi się naprawdę sprawdza. Baza rozświetlająca marki Lumene. Świetnie sprawdza się jako właśnie tradycyjna baza, czyli pod podkład, ale również jako
coś do zmieszania i do zrobienia własnego fluidu lżejszego. Uwielbiam tu paćkę bazy, tu paćkę podkładu, wszystko zmieszać. Twarz wygląda naprawdę na piękną, pięknie promienną. I ta baza jest w kolorze takim brązowawym, opalonym, perłowym. Takim delikatnie perłowym oczywiście. Polecam, bo bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz. Jak przechodzę do makijażu? Moja nowa miłość, Ardell, szczególnie Demi Wispies i tak zwane połówki rzęs numer 318. To jest, słuchajcie, w zasadzie to samo, identyczne ułożenie rzęs. Połówki są, słuchajcie, tak rewelacyjne, że zakochałam się w nich, mogłabym je sobie codziennie kleić. A poza tym są tak lekkie, że w ogóle ich nie czuć. Na makijaż ślubny to już jest w ogóle rewelacyjne. Z racji tego, że więcej kleję rzęsy, to też musiałam się zaopatrzyć w klej. Zawsze używałam ten klej biały, czyli przezroczysty. Teraz zainwestowałam w czarny i jestem bardzo z niego zadowolona. Także przekazuję Wam dalej. Mam kilka produktów do twarzy. Przede wszystkim ziemia egipska, ale wersja dla facetów. Już Wam ją też pokazywałam. Ja ją naprawdę używam codziennie, a w ogóle tego nie widać. Ziemie egipskie są, słuchajcie, tak strasznie wydajne. Z Bicoru mam jeszcze dwa inne produkty. Przede wszystkim róż, Satin Blush, to jest piątka. Fajny, brzoskwiniowy kolor. Taki jaśniejszy, który tak jak pewnie widzicie, on ma w sobie takie delikatne perełki. Może nie perełki, czyli on po prostu nabłyszcza i sprawia, że twarz naprawdę wygląda bardzo fajnie i już nie zawsze trzeba rozświetlacz używać. Ale to jest też bardzo fajny rozświetlacz Kyoto marki Bicor. On jest biały, ale słuchajcie, bez obaw, on nie wybieli nam twarzy. Nie martwcie się, za to chłodna pigmentacja sprawia, że właśnie pasuje również do tych chłodniejszych karnacji. Blush Ups Essence, moje przepiękne kolory, tak jak widzicie, dużo pomarańczu, dużo oranży. Świetnie prezentują się na policzkach, szczególnie teraz na słoneczną porę, na maj, na czerwiec, na lipiec, na sierpień, na wrzesień. O, moja przyjaciółeczka Mary Lou, z którą zakumplowałam się już kilka miesięcy temu. Najlepsza, jeśli chodzi o rozświetlenie, delikatna, beżowa, delikatnie również złocista. W zasadzie używam ją nie tylko do rozświetlenia twarzy, ale również jako cień do powiek. Sprawdza się fenomenalnie. Mój ulubiony tusz L'Oreal Volume Million Lashes, seria So Couture. Tusz bardzo, bardzo dobry. Też jestem już mu wierna któryś miesiąc. Jedynie co bym mogła się przyczepić do tej szczoteczki, która od końcówek mogłaby mieć dłuższe ząbeczki. Ogólnie szczoteczka silikonowa. Ale co to może zademonstruję. Słyszycie to chlapanie? Tusz jest cały czas wilgotny, pomimo tego, że używam go już naprawdę za 2 miesiące albo i nawet dłużej. Przede wszystkim rzęsy są długo, pięknie podkreślone. Ogólnie są rzęsy długie. Co najważniejsze, tusz nam się nie kruszy, nie osypuje. Naprawdę bardzo fajny tusz. Nie jest tani, nie pamiętam ile kosztuje, ale bardzo fajny. Oczywiście lakiery. Catrice i Essence. Ja nie lubię dużo wydawać na paznokcie, a Catrice szczególnie ma tak świetne krycie, że w zasadzie wystarczy jedna warstwa. Ten lakier, który mam też dzisiaj na paznokciach, który to jest numer 01, a seria oczywiście jedna lakierów Ultimate Nail lakier. Polecam. Bardzo fajne te Catrice. Zoeva. Paletka cieni naturalnych, którą szczególnie stosuję na dzień. Wiadomo, najjaśniejsze kolory najczęściej, ponieważ ogólnie na dzień wybieram zawsze takie delikatne makijaże, więc sprawdza się u mnie bardzo dobrze. I pomadki, błyszczyki w moich ulubionych kolorach. Patrzę, słuchajcie, na zegar, bo mi została 1 minuta, bo mi zaraz karta padnie. Catrice Ultimate Color, Ultimate Color, dobrze mówię, tak, kolor 050, czyli princeska, którą wszyscy znacie, Bourjois Color Boost, dwie wspaniałe pomadki, kredki, w które zakochałam się już w ubiegłym roku, Bourjois Rouge Edition seria Velvet, wspaniałe, aksamitne pomadki w płynie, które dają takie fajne, lekko matowe wykończenie i co najważniejsze, nie wysuszają ust, nie podkreślają swoich skórek. A jeśli chcecie coś bardzo matowego, to słuchajcie, zamawiajcie, biegnijcie do Natur, do obojętnie gdzie. Ostatnie sztuki Essence Stay Matte Lip Cream. Ten produkt zostaje wycofany, a naprawdę piękne, matowe usta, słuchajcie, za 10 zł. I na sam ostatek, co Wam chciałam pokazać, to jest moja ścierka do makijażu Glow. Tak prezentuje się prawie po 3 miesiącach użytkowania i nadal bardzo ją kocham. Dziękuję serdecznie za uwagę i zaglądanie. Do zobaczenia wkrótce.